Hala gimnastyczna, którą w tej chwili buduje Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, ma walor hali wielofunkcyjnej. Co prawda tu jest przymiotnik dominujący gimnastyczna, ale na tej hali będą odbywały się różnego rodzaju nie tylko zawody gimnastyczne, ale i eventy związane i z tańcami, i z różnego rodzaju fitnessowymi działaniami. Trzeba pamiętać, że to jest 2000 metrów kwadratowych czystej powierzchni. Jeżeli ci, którzy się znają, wiedzą, zamkniemy tak zwane doły gimnastyczne, przykryjemy je podłogą specjalnie do tego przygotowaną, to mamy piękny, niesamowicie operacyjnie sprawny obiekt z 2000 metrów czystej powierzchni i tylko wyobraźnia i znajomość rzeczy trenerów, tudzież organizatorów imprez będzie mogła powodować, w jaki sposób zagospodarujemy ten obiekt. Mamy wspaniały obiekt, który jest obiektem wielofunkcyjnym i również jest wyposażony w całe zaplecze, gdzie będą mieściły się nie tylko siłownie, ale i małe salki do treningu takiego przygotowawczego, ale również laboratoria, ale również różnego rodzaju sale wykładowe, plus do tego zaplecze logistyczne, czyli szatnie, prawda, parking. Jest to obiekt ze wszech miar uniwersalny, elastyczny i nowoczesny. Tak właśnie będzie wyglądała hala Blanika, tak ją roboczo nazywamy, a również już od 1 chyba kwietnia planujemy udostępnienie ją nie tylko dla zawodników, sportowców, ale również dla studentów. Także jeszcze końcówka roku akademickiego 17-18 będzie miała okazję potrenować na nowej, super nowoczesnej hali. Na dzień dzisiejszy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Najważniejszy w tej chwili etap wykonanie posadzki betonowej. Pozostałe prace bez zastrzeżeń. Prace musimy zrealizować do końca tego roku. Do 15 stycznia przekazujemy dokumentację odbiorową. Pozwolenie na użytkowanie będzie udzielone do końca marca przyszłego roku.